Serdecznie dziękując każdemu z ponad 12 tysięcy posiadaczy pakietów startowych 8 PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu, organizatorzy składają za pośrednictwem naszych kamer i mikrofonów pewne deklaracje. Deklarujemy to, że chcemy 100% prac włożyć w to, żeby wszystkim naszym biegaczom, którzy nam zaufali i którzy pozostali z nami na kolejny rok, zaufali, pozostawili swoje pakiety startowe PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu. Chcemy zorganizować bieg, czyli Nocny Wrocław Półmaraton w roku 2021. Organizatorzy najważniejszych biegów Wrocławia są niezwykle wdzięczni tym, którzy z nimi pozostali w tej niepewnej sytuacji. Nasi półmaratończycy nie wycofali się. Zwroty to było dosłownie kilkaset pakietów, także ponad 12 tysięcy numerów startowych wciąż pozostało w cudzysłowie w rękach biegaczy i za to biegaczom bardzo serdecznie dziękujemy. Rok 2021 to wciąż wiele znaków zapytania. Już wiemy, że półmaraton jest planowany w normalnym czasie maratonu, czyli jesienią. Stąd też nasza decyzja, żeby jakby potrzebujemy więcej czasu, więc przekładamy termin półmaratonu z zaplanowanego wcześniej 12 czerwca na jesień, najprawdopodobniej przełom września, października być może. Na pewno będzie to jesień 2021, w ten termin celujemy. No i tak jak mówię, oczywiście będziemy się dostosowywać do obowiązujących regulacji, także czekamy na to, jak uregulowane prawnie będzie organizowanie tego typu imprez sportowych. A wszystko teraz zależeć będzie od rozwoju pandemii. W zależności od niej poznamy jak najszybciej to możliwe datę biegu. Chcemy ją podać, kiedy to tylko będzie możliwe, czyli kiedy tylko będziemy znali odpowiednie regulacje i, że tak powiem, kalendarze. Mamy nadzieję, że nastąpi to już wiosną tego roku, także zapraszamy wszystkich serdecznie do śledzenia wszelkiego rodzaju naszych kanałów komunikacji, czyli przede wszystkim mediów społecznościowych, ale też oczywiście strony internetowej półmaratonu www.pol.wroclawmaraton.pl. Przypomnijmy, wszyscy biegacze posiadający numery startowe najbliższego półmaratonu mogą je zwrócić do 15 marca. Gdyby sytuacja epidemiczna uniemożliwiła przeprowadzenie biegu, wszyscy zapisani uczestnicy otrzymają niezwłocznie przelew za pakiet startowy. W obu przypadkach nastąpi całkowita rekompensata opłaty startowej bez potrącania opłat manipulacyjnych.